2 kwietnia wspominamy świętego Piotra Calungsoda. Ferdynand Magellan i podróżujący z nim misjonarze augustianie eremici byli pierwszymi ewangelizatorami Filipin. Pierwszą mszę świętą na Filipinach odprawiono w czasie trwania wyprawy Magellana 31 marca 1521 roku. Hiszpanie szybko podbili i podporządkowali sobie wyspy archipelagu i na terenach im podległych chrystianizowali ochrzczonych. W 1620 roku było ich ponad 2 miliony. Ewangelię głosili oprócz augustianów eremitów, franciszkanie, jezuici, dominikanie, augustianie rekolekci, prawie wszyscy z pochodzenia Hiszpanie. Młody kościół na Filipinach w XVII wieku rozwijał się bardzo szybko i prężnie. Piotr za życia był bardzo cichy i skromny. Posługiwał u boku i w cieniu jezuity, ojca Jakuba Ludwika od świętego Wiktora. Gdy prowadzono jego proces beatyfikacyjny, odkryto też ofiarnego katechistę. Za życia był prawie nieznany. Po śmierci mówili o jego życiu i posłudze ewangelizacyjnej papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI. W homilii we mszy świętej beatyfikacyjnej ojciec święty Jan Paweł II przedstawił najważniejsze informacje o męczenniku z Filipin. Powiedział: od dzieciństwa Piotr Calungsod przyznawał się niezłomnie do Chrystusa i wielkodusznie odpowiedział na jego powołanie. Dzisiaj młodzi ludzie mogą zaczerpnąć zachętę i siłę z przykładu Piotra, który powodowany miłością do Jezusa już jako kilkunastoletni chłopiec został świeckim katechistą i poświęcił się nauczaniu prawd wiary. Opuszczając rodzinę i przyjaciół, Piotr chętnie podjął wyzwanie, gdy ojciec Jakub zaproponował mu, by przyłączył się do jego misji wśród plemienia Chamorro. W duchu wiary naznaczonym silną pobożnością eucharystyczną i maryjną, Piotr podjął trudną pracę, jakiej od niego oczekiwano, i mężnie stawiał czoło licznym napotykanym przeszkodom i trudnościom. W obliczu bezpośredniego zagrożenia nie chciał opuścić ojca Jakuba, ale jako dobry żołnierz Chrystusa wolał umrzeć u boku misjonarza. Dzisiaj błogosławiony Piotr Calungsod stawia się za młodymi ludźmi, zwłaszcza za swoimi rodakami z Filipin, i rzuca im wyzwanie. Młodzi przyjaciele, nie wahajcie się naśladować przykładu Piotra, który ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i który wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Papież Benedykt XVI w homilii we mszy świętej kanonizacyjnej przedstawił jeszcze inne cechy świętego katechety. Powiedział, że Piotr Calungsod urodził się około roku 1654 w regionie Visayas na Filipinach. Jego miłość do Chrystusa pobudziła go, by nabierać doświadczenia jako katecheta, współpracując tam z jezuitami. W 1668 roku wraz z innymi młodymi katechetami towarzyszył ojcu Jakubowi Ludwikowi od świętego Wiktora na wyspy Mariany i ewangelizował lud Chamorro. Życie było tam trudne, a misjonarze stanęli w obliczu prześladowań spowodowanych zawiścią i oszczerstwami. Piotr przejawiał jednak głęboką wiarę i miłosierdzie i nadal katechizował wiele nawróconych osób, dając świadectwo o Chrystusie życiem w czystości i oddaniem Ewangelii. Jego największym pragnieniem było zdobywanie dusz dla Chrystusa i to sprawiło, że gotów był przyjąć męczeństwo. Zmarł 2 kwietnia 1672 roku. Świadkowie zapisali, że Piotr mógł uciec i ocalić życie, ale postanowił pozostać przy ojcu Jakubie. Kapłan zdążył udzielić Piotrowi rozgrzeszenia, zanim sam został zamordowany. Niech przykład i mężne świadectwo Piotra Calungsoda będą natchnieniem dla umiłowanego narodu filipińskiego do odważnego głoszenia Królestwa Bożego i zdobywania dusz dla Boga. Obraz młodego męczennika przedstawiony słowami papieży może uzupełnić informacja, że pochodził z rejonu Visayas.
jako młody, około 17-letni katechista od 16 czerwca 1668 do 2 kwietnia 1672 roku towarzyszył kilku hiszpańskim jezuitom, którzy ewangelizowali mieszkańców Wysp Mariańskich na Pacyfiku. Powodzenie misji wzbudziło zawiść chińskiego czarownika. Oszczerstwa, jakie rozpowiadał, wzbudziły nienawiść, a nawet odstąpienie od wiary niektórych osób. Ojciec Jakub z Piotrem Kalungsodem udał się na wyspę Guam w miejscowości Tomhon. Dowiedzieli się, że pewien chrześcijanin imieniem Matapang nie chce ochrzcić nowonarodzonej córki, ponieważ odstąpił od wiary. 2 kwietnia 1672 roku, w czasie nieobecności ojca, ale za zgodą matki, misjonarze ochrzcili dziecko. Po powrocie rozwścieczony ojciec wraz z kilkoma wspólnikami napadł na nich, rzucając kilkakrotnie dzidą w młodego katechistę. Ten zręcznie omijał ciosy. Mógł się ratować ucieczką. Nie chciał jednak opuścić starszego kapłana. Zadano mu śmiertelny cios w klatkę piersiową. Ojciec Jakub zdążył udzielić mu jeszcze rozgrzeszenia, zanim sam został zamordowany. Piotr został zabity z nienawiści do wiary chrześcijańskiej. Jego ciało rozebrano, obciążono kamieniami i wrzucono do morza. Piotr z Filipin beatyfikowany był 5 marca 2000 roku, a kanonizowany 21 października 2012 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. Wspomnienie przypada 2 kwietnia. Szczególnie czczony jest na Filipinach i w Manili. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętego męczennika Piotra Kalungsoda, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twojego męczennika, umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.